Odpady produkuje każdy z nas. O segregacji i jej korzyściach dla środowiska naturalnego mówi się od dawna, jednak zmieniające się przepisy i rosnące koszty ponoszone nie tylko przez gospodarstwa domowe, ale również samorządy skłaniają do refleksji nad ulepszeniem systemu. Stąd konferencja zorganizowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Jest to konferencja, która obejmuje swoim zakresem całe województwo warmińsko-mazurskie. W związku z powyższym nie powinna nikogo dziwić liczba uczestników. Są wśród nas wszyscy wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci wszystkich gmin, wszystkich miast województwa warmińsko-mazurskiego. Zaostrzenie przepisów dotyczących segregacji odpadów wzbudza wiele wątpliwości zarówno mieszkańców, jak i samorządowców. Dzisiaj widzimy, że nie jesteśmy w Polsce w stanie sobie w ogóle poradzić z tą ogromną ilością odpadów, zarówno z frakcją energetyczną, jak i z materiałami po prostu, które powinny podlegać normalnemu recyklingowi. Nie ma odpowiedzialności producentów odpadów, a więc wszystkie koszty dzisiaj przerzucane są na po prostu mieszkańców, na nas. Mimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dotyczących segregacji odpadów prowadzonych w niemal wszystkich gminach w regionie, system nadal nie działa tak, jak powinien. Problem polega na tym, że ta segregacja u źródła jeszcze jest daleka od takiej, jakiej byśmy wszyscy oczekiwali. Największy problem jest szczególnie w skupiskach dużych wspólnot. Indywidualnie w zabudowie jednorodzinnej wygląda to naprawdę już bardzo dobrze. Olsztyn od lat dąży do zamknięcia systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę ciepłowni zasilanej paliwem produkowanym ze śmieci. Walczymy o ten projekt od lat. Udało nam się pozyskać tutaj przychylność całego województwa. Zostaliśmy wpisani do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Z tą instalacją udało nam się uzyskać dotację. Jesteśmy po przetargu na wyłonienie partnera prywatnego, który ma realizować ten projekt. Wyłoniliśmy tego partnera. Mam nadzieję, że w tym roku partner rozpocznie budowę skutecznie i doprowadzi do wybudowania tej instalacji. Olsztyńska spalarnia ma przy tym pokryć około 1/3 miejskiego zapotrzebowania na ciepło. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv